Witam Was, tutaj ten Bandy i zapraszam na kolejny odcinek z serii Let's Play Harry Potter i Komnata Tajemnic. W poprzednim odcinku skończyliśmy wyzwanie Defendo, poznaliśmy trzeci czar, a dzisiaj pójdziemy poszukać skórki Boomslanga, które można znaleźć koło cieplarni. Tutaj na nas czekał już Ron, więc on nas posprowadzi tylko pod tą cieplarnię, z nami oczywiście nie wejdzie, bo będziemy musieli wykonać czarną robotę, jak to jest zawsze. Cieplarnia. Zawsze jest tu bardzo tak, słuszna uwaga, Harry. Wchodzimy i chyba będziemy szli na jej tyły. Zaraz to się okaże. Ron gdzieś nas prowadzi. Woła nas. Cieplarnia jest zaraz za tymi drzwiami, Harry. Powodzenia! Ja będę uważał, czy nie idzie profesor Sprout. Tak, czemu to my zawsze musimy wykonywać czarną robotę? Czemu to my na przykład nie możemy stać na czatach? No cóż, takie już jest życie Harry'ego. Wchodzimy pokonać kolejną planszę, na której na końcu pojemnikiem znajdzie się cieplarnia. Hogwarts ma tu istne, naprawdę dobre zabezpieczenie, ale my z łatwością je obchodzimy. Już na samym początku czeka na nas ta jadowita tentakula. Zabijmy jedną mackę, tutaj zabijmy drugą mackę. O, już jedna druga do nas podchodzi, tentakula. Musimy jej tutaj mackę jej unieszkodliwiać i taka bez macek nie stanowi dla nas żadnego zagrożenia. Pościnajmy jeszcze te grzyby. Tak, jesteśmy na grzybobraniu. Rzućmy grzybem tego grzyba i jeszcze wrzucimy sobie. O, 1999 mamy fasolek. O, rzuciliśmy swojego ziemniaka, znaczy nie ziemniaka, tylko to jest gnom, nie gnom, chyba gnom. Gnoma do jego nory. Tutaj mamy te ślizgłe roślinki, które strzelają do nas kolcami. Jeżeli je zniszczymy, jeżeli nawet ich nie zniszczymy, to one i tak do nas wystrzelą. Oczywiście jak podejdziemy, one nie giną, nie tracą niczego. Tutaj boks jest otwarty, dziwne, że nikt do nas nie podchodzi, nikt nas nie atakuje. Ale cóż, nikogo naprawdę tutaj nie ma, żeby... Nikt nie chce z nami powalczyć, to nie, nie będziemy narzucać się. Niszczymy kolejne grzyby i rozwalamy pnącza. Tutaj mamy, oj, tego grzyba śmierdzącego, który do nas z odbytu wali. Ognistą kupą. Tak, ognistą kupą w nas wali. Tutaj chyba na każdym takim półpiętrze będzie grzyb, ale już nie, już się skończyły. Teraz musimy sobie górą przejść, a te fasolki też zbierzemy. Gdyż każda fasolka jest ważna, nie możemy żadnej pominąć. Zresztą w jednym odcinku, w Defendach chyba już pomijam, gdyż chciałem jak najszybciej skończyć to. Więc to tak wyszło, przed chwilą miałem ścinkę, więc za nią przepraszam. I niszczymy dwie liny za pomocą Defenda. I ten taki pomościk z drewienka w kształcie literki L bądź V, zależy jak kto patrzy, nam się przesunął, jednakże musimy chyba zeskoczyć. Cholera, mucha jakaś tu gryzie, wypadł. Ale się tą jadowitą tentakulę już dobijmy do końca, tak. I musimy iść znowu tą samą drogą, aby przejść do następnego pomieszczenia. Czyli znowu będziemy musieli chyba tych grzyby zniszczyć. Tak, jest jeden, znaczy żółw, nie grzyby, Jezu. Te żółwie. I teraz możemy już nie w lewo, lecz w prawo, tam na wprost jeszcze jest savebook. Tu chyba będzie, podejrzewam, kolejna lina. Kolejne liny do zniszczenia, no ale zaraz zobaczymy. Oczywiście. Raz i dwa. I chyba znowu będziemy, nie będziemy musieli zeskakiwać chyba tym razem. Zaraz zobaczymy. Nie, tym razem nie musimy zeskakiwać na dół. Możemy przejść dalej i zapisać sobie stan gry. Nie wiem czemu, ale na każdym odcinku chyba przepraszam za ścięcie. Niestety nie jest moja wina. Nie wiem czemu tak się dzieje. Tutaj był kolejny ten z tych grzybów. A tam jest chyba szklarnia. Tak, i jak widać już jest skórka Boomslanga, to taki zielony na patyczkach. Jednak no, tutaj nie mamy jakoś wejścia tam. Musimy jakoś je obejść bokiem. Jeszcze tą konewkę przewróćmy. Walnijmy w nią czarem Flipendo.
Kolejne fasolki nie wypadają. Tak, wypadły już. Ta już tentakula, do widzenia, nie ma macek. O, to nawet odpadła. Albo wszystkie odpadły. Raz i dwa. Picza. Jury i defender. Jeszcze musimy rzepki pościnać, które taki dym wyrzucają, jak się je zniszczy. No i z czym do ludzi, z czym bez macek. No, oczywiście fakt, że jesteśmy jednak tak blisko tych skórek Boomstranga, a jednocześnie jesteśmy tak blisko, a jednocześnie tak daleko. Niestety musimy wejść okrężną drogą, gdyż Harry nigdy z górki tutaj nie ma. Zazwyczaj mamy pod górkę. Musimy się napracować, aby dojść dalej. Niszczymy pajęczynę Defender i będzie chyba cutscenka jakaś. To wyjątkowo niemiła odmiana pająka. Ich ugryzienie jest niezwykle trujące, więc trzymaj się z daleka i oszałamiaj je zaklęciem Rictu Sempra. Dochodzi nam kolejny przeciwnik, kolejny mob, którego musimy zwalczać w postaci pająka. Nazwy chyba nie było podane, była to tylko nazwana, że to jest niezbyt miła zmiana pająka. Stąd jakby inne były miłe. Czekolada mi spić przybyła. Czekolada, kurde, grzaba. Nie grzyb, żaba, co mam z tymi grzybami? A, i niszczymy postacie z drzew, który wypada kora drzewa. Vegan. Tutaj jest kolejna czekoladowa żaba. I idziemy dalej. Tutaj chyba będzie blok, który musimy zniszczyć potem, ale nie wiem. Ciekawe, czy tam możemy skoczyć to tak sobie, czy... No ale cóż. Zniszczmy kolejne postacie jeszcze, zbierzmy wszystko, co tutaj jest możliwe. Także dostaliśmy 4 Cordia Ligen, ale nie dostaliśmy śluzu gumochłona, więc... Eliksir wigenowy stworzyć na razie nie mogę. Mamy tajemną komnatę, w której się znajduje skrzynka. Zobaczmy, co się w niej znajduje. Fasolki, nie ma karty. Przyszedłem na kartę, szczerze powiedziawszy. No ale cóż. Karty nie było. I możemy teraz skoczyć na dach i zdobyć śluz gumochłona. Chyba jeden, drugi z trzech tych składników eliksiru wielosokowego, gdyż wcześniej zdobyliśmy elik, teoretycznie sproszkowany róg dwurożca, który okazał się być niesproszkowanym. Tutaj jeszcze jest doniczka. No i teraz zdobywamy skórkę Boomslanga. Jednak rozwalmy wszystko, co tu jest możliwe. Jeszcze jest śluz gumochłona, który można zniszczyć. Potem się stworzy eliksir wielosokowy. Ja tam mam chyba jeszcze. W sumie nie, wypić nie możemy, jak nie straciliśmy życia. Trochę tego mam jeszcze, więc jestem zabezpieczony. Jeszcze te konewki można. O, można jeszcze poddać działaniu czaru Flipendo. Wyrzucą nam kolejne fasolki, ale już za trzecim razem nic nam nie wyrzucą. I zdobywamy skórkę Boomslanga. Tak, Harry wnosi rękę w geście zwycięstwa. Hej, Hermiono! Znalazłem zrzucone skóry Boomslangów do eliksiru wielosokowego. Świetnie, Harry. Zaraz dodam do eliksiru. Zaraz się zacznie cotygodniowa ceremonia przyznawania punktów. Pamiętasz, gdzie się odbywa, prawda? Aha, bo my jeszcze nie byliśmy na ceremonii przyznawania punktów, tylko od razu poszliśmy szukać skórki Boomslangów. No cóż, ceremonia czekała na nas specjalnie, ale obóz wstrzymywał jej rozpoczęcie, czekając na przybycie prawdziwej gwiazdy, jaką my jesteśmy. I wchodzimy. Witajcie. Nadszedł czas na kolejną ceremonię przyznawania punktów. Zobaczmy, który dom jest w tym tygodniu na czele. Gryffindor. Oczywiście, że Gryffindor. Najwyraźniej prowadzi Gryffindor. Harry, chyba czeka cię wizyta w pokoju nagród. Tak, tuż na drugim miejscu jest Slytherin. Na czwartym, na trzecim miejscu był Hufflepuff. Na ostatnim Ravenclaw. Te dwa domy naprawdę są słabe, jeżeli chodzi o pierwsze części następnych już. Będzie więcej związane z tymi członkami z innych domów. Jednakże na razie skupiamy się na komnacie tajemnic,
i ją na razie przejdźmy. Jesteśmy w pokoju nagród, gdzie zdobywamy fasolki już trzeci raz z rzędu. Zazwyczaj po skercz. O, musimy teraz troszeczkę biec bez fasoli. Zazwyczaj jak byłem młodszy, to po wyzwaniu skercz nie wchodziłem już tutaj, gdyż Slytherin dziwnym trafem mnie wyprzedzał. To on był pierwszy. I zdobywamy kolejne fasolki. Mamy już troszeczkę ich mamy około 300, prawie 300. Tutaj jeszcze kółeczko zrobimy. Jak widać, tam jest jeszcze kolejne pomieszczenie za Defender. Jest kolejne pomieszczenie z tymi fasolkami. Jednak tam na razie nie skorzystamy z tych wszystkich dywaników, gdyż nie znamy skercz. Te wszystkie fasolki, które są wyżej, na razie są dla nas nieosiągalne, gdyż nie znamy skercz. Tutaj jest kolejny skrzyd. Ej, kart chyba znaleźć nie można, czy chyba na pewno znaleźć nie można. Są same fasolki, które oczywiście możemy zbierać, aby mieć ich więcej. Tak więc zbieramy kolejne fasolki i czas nam się skończył. W drugim tygodniu grudnia profesor McGonagall spisała nazwiska wszystkich, którzy zostawali w szkole na święta. Harry, Ron i Hermiona też się zapisali. Słyszeli, że Malfoy zostaje i wydało im się to bardzo podejrzane. Ferie świąteczne będą znakomitą okazją do użycia eliksiru wielosokowego, by wydobyć z Draco przyznanie się do winy. Powinienem wpaść do łazienki jęczącej Marty i sprawdzić, co z eliksirem wielosokowym. Mam nadzieję, że Hermionie nie trzeba więcej składników. Musimy teraz naginać z buta do łazienki jęczącej Marty. Znajduje się ona na drugim piętrze chyba. Chyba na drugim. Zaraz obok sali, gdzie poznaliśmy skercz, które nauczył nas Flitwick. I teraz tam musimy się udać. A co tu się stało? O nie! Kolejny atak! Panie Potter, co tu się stało? Nie wiem. Tak go znalazłem. Proszę za mną, Potter. Dziwne rzeczy dzieją się w Hogwarcie. Pani profesor, przysięgam, że ja nie... To sprawa nie dla mnie, Potter. Przez te drzwi, proszę, panie Potter. No proszę, jakiś sekretny pokoik. Wchodzimy po zakręcanych schodach i zobaczymy, co się znajduje dalej. Jest jakaś skrzynia. Oczywiście skorzystajmy z niej. Są fasoleczki. Są fasoleczki. Zbierzmy ją. I wejdźmy dalej. Zobaczmy, co tu jest. To musi być gabinet profesora Dumbledora. To jest gabinet profesora Dumbledora, w którym znajdują się ciekawe rzeczy. Takie jak na przykład takie pudełeczka z fasolkami. Tak myślałem. Ten nagrobek coś mi się dziwnie wydawał. Miałem tajemne przejście za biblioteczką, podobnie jak miał Dexter. Laboratorium Dextera. Tajne przejście za biblioteczką przy pomocy rysowanej książce. Tak tutaj mamy za pomocą Flipendo kolejne przejście. O, flaga Turcji? Nie. Chociaż nie, bardziej Azerbejdżanu przypomina. No ale cóż. Nie gadajmy teraz o jakichś państwach, tylko zajmijmy się grą. Tutaj są skrzynki, jest tuzem srebrna karta. Oczywiście bierzemy ją, tak zejść nie możemy. Aha, ale tak już możemy, dobra. Nie chcę jechać na górę, nie chcę. Tutaj gdzieś jeszcze skrzynka była. Jest skrzynka na dole. Otwórzmy ją i co z niej wypadnie? A wypadnie brązowa karta.
Ile my już ich mamy? Oj, 222 i 12. Złotych na razie nie mamy, złote będziemy zbierać później. No tutaj już nic nie ma chyba. To stara tiara przydziału. Zastanawiałem się, gdzie ją trzymają. Jesteś ciekaw, czy umieściłam cię we właściwym domu. Tak, ciebie było wyjątkowo trudno przydzielić. Ale podtrzymuję to, co wtedy powiedziałam. Pasowałbyś do Slytherinu. O, rany! Dowiedzieliśmy się ciekawej rzeczy, że lepiej byłoby nam w Slytherinie, lepiej pasowalibyśmy do Slytherinu, jak tiara dnia rozpoczęcia roku zadecydowała inaczej i jesteśmy w Gryffindorze. To jeszcze jest buteleczka, z której chyba jedna fasolka skoczyła, czy dwie. Ten ptak chyba jest chory. Spalił się. Spalił się. Nie ma go. Spalił się. O, jest Dumbledore. Wieczór, Harry. Panie profesorze, pański ptak. Nie mogłem nic zrobić, po prostu się spalił. Harry, Fawkes jest Feniksem. Feniksy spalają się, kiedy nadchodzi czas ich śmierci i odradzają się z popiołu. Feniksy to fascynujące stworzenia. Mogą unieść wielkie ciężary. Ich łzy mają uzdrawiającą moc. Poza tym są bardzo wierne. Panie profesorze, chciałem tylko powiedzieć, że to nie ja. Wiem o tym, ale i tak chcę z tobą porozmawiać. Harry, muszę spytać, czy chciałbyś mi coś powiedzieć? Salazar Slytherin słynął z tego, że rozmawiał z wężami. Cokolwiek? Nie, nie ma nic takiego, panie profesorze. Dobrze, skoro jesteś pewien. Dobranoc, Harry. Dobranoc, panie profesorze. Jesteś! Musisz iść do łazienki jęczącej Marty. Hermiona na ciebie czeka. Odbyliśmy sobie krótką pogawędkę z Albusem Dumbledorem, z dyrektorem Hogwartu. Teraz musimy udać się... Za mną, Harry. Aha, no to my też tak sobie przejdziemy na skróty. No dobra, czemu nie? Udajemy się teraz do łazienki jęczącej Marty, czyli tam, gdzie mieliśmy wybrać się wcześniej. Jednakże atak na prawie bezgłowego innika nam to nie uniemożliwi. Jak widzimy, napis cały czas jest, widnieje. Głupio się czuję w łazience dla dziewczyn. Może by wszyscy przestali mi tu przeszkadzać. Ja też mam uczucia, nawet jeśli nie żyję. Drażliwa jest, nie? Hermiono, co to za smród? To będzie eliksir wielosokowy. Teraz trzeba jeszcze jednego składnika, żeby eliksir zadziałał. Do ukończenia eliksiru potrzebujemy kawałka goju. To obrzydliwe. Ale jak mam znaleźć Goyla? O tej porze zazwyczaj obżera się w lochy. Wystarczy, że pójdziesz po śladach jedzenia, zdobędziesz kawałek Goyla i przyniesiesz mi. Ech, dzięki, Ron. My od razu znajdujemy się w lochach. Naprzeciwko jest Goyle. Przed nami jego żarcie, jego nóżki z kurczaka. Chyba to jest tak, chyba to jest kurczak. Znajdujemy się w lochach, ale w odcinek dobiega końca, więc jego kawałek Goyla zdobędziemy w odcinku następnym. W tym żegnam się z wami. Do zobaczenia. Cześć i czołem.